Cześć, siemaneczko, ja jestem Mikołaj, a dzisiaj nagrywamy z Patrykiem z FIFA meczów towarzyskich. Patryk będzie Portugalią, ja będę Polską. I będziemy grali. Jakby co, ja mam taki przerobiony skład. Widzicie, na napadzie Patyk, na napadzie FK, na LP Mały, na LO Jędrzejczyk, na SO Kwiatek, na SO Duży, na PP Błażej Dłużnik, na prawej obronie Słabiak, a na bramce ja. Wiktor. A nie, chwila. Zarządzanie zespołem, szybko zrobię. Rolę. Rzutyka. O nie, no. Małego Maćka. Portugalczycy rozpoczęli pierwszą połowę. Jestem pewien, że obejrzymy dzisiaj naprawdę kawałek dobrej piłki. Pamiętaj, Patryk, że musisz głośno mówić. Musicie się bardzo mocno wsłuchać w słuch. Jeżeli nie słyszeliście wtedy Patryka, to wtedy musicie od nowa włączyć, bo Patryk musi po prostu głośno mówić i musicie się wsłuchać, bo... I Cristiano Ronaldo zdobywa kolejną bramkę w swojej karierze. Dysponuje niesamowitym przyspieszeniem, znakomitą techniką. Nic dziwnego, że strzela tyle bramek. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Dobra, cicho bądź. Mamy czwartą minutę. Specjalne strzelenie. Specjalnie strzelenie to był tylko FK. Dobra pozycja do oddania strzału. No, mam to w dupie. I podbiorze strata piłki. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Co ja zrobiłem? Ronaldo. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Jest szansa. Blisko pole karne, może strzelać. Strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. I za chwilę wznowienie gry od podróżnego. Typowy komentator, o Boże. No zobaczmy, może być szansa! O Boże! Ale daleko od bramki. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Podanie do bramkarza! Tak, trybuny szaleją. Przeciwnicy przejęli. Ten
Mo! I piłka w rękę. Jeszcze mecz. Cristiano Ronaldo. Atak Portugalii. I po odbiorze strata piłki. Ronaldo, Ronaldo. O. Chyba nieczysta i o, będzie żółta kartka. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie o, to ci, na szczęście to ci Patryk nic nie da. Atak Polski. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Szkoda mu przejąć, niewiele brakowało. Polacy atakują. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. A teraz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No, będzie gol. Pusta brama, ale zmarnował okazję. Jak można było tego nie strzelić, to w takim momencie, żeby tylko to się na nich nie zemściło. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Za szybko stracili. Szkoda, że nie opanował tej piłki. William Carvalho. Cristiano Ronaldo. Będzie strzelał? Piękna interwencja. Jakie podanie. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... No, zastanawia się, czy nie strzelać. Świetnie interweniuje. Dobre dogranie. Jest uderzenie no. Na bramkę. Kto to był? Kto to był? Kto to był, się pytam. To ty byłeś? A, to naprawdę musisz się leczyć, to naprawdę musisz się chyba leczyć, żeby tak strzelać główką. Portugalia w natarciu może być groźnie. Piękne, prostopadłe... No, strzela! Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. No ale od lewego ma lepsze. Od lewego ma lepsze, ale nie od... ma. No chyba nie do końca o to mu chodziło. To, że strzelił ostatnio jedną bramkę z rzutu wolnego, to nie znaczy. Błaszczykowski więcej strzela. Plus Błażej Dłużnik więcej strzela. Jakby co? Ostrzegam, że mrugnąłem. Grzegorz Krychowiak. Mączyński. William Carvalho. Andre Gomez. Ty. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Czerwona kartka. Błażej Dłużnik. Błażej Dłużnik! Aj, aj, aj. Ale czerwoną kartkę dostałeś. Reprezentacja Polski rozpoczęła drugą połowę spotkania. Blisko już do bramki. Zaraz może być remis. Nie ma gola. Świetnie, brawa dla bramkarza. Ty. Gra zostanie wznowiona z kutu różnego. Strzał głową. No właśnie, tak beznadziejnie strzelasz. Strzał, ale
No i strata. A ty widziałeś napis na koszulce? Patryk Nywymy. No, może być groźnie. Tak strzelisz bramkę, ej, nie żartuj. Trochę zabrakło opanowania w tej sytuacji. Poczekajmy na następną. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Nie śmiej się tak, bo ci żyłka pęknie. Badum. Cristiano Ronaldo ma chęć dzisiaj zdobywania goli, ale niestety jest... Mamusia mówi do Patrysia. Jedziemy na mynie. No. Cristiano Ronaldo. Andre Gomez. Oddaje strzał. Piękna interwencja. I będzie rzut rożny. Widzicie, on naprawdę się leczy. On naprawdę się leczy. No, może centrować w pole karne. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Nani. Dobra piłka, teraz do kolegi. Quaresma. Ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Ty widziałeś siebie? Ty się mnie widziałeś? Stary, ty wiesz, co ty w FIFA robiłeś? Ty tak się trzęsłeś dziwnie. Tak dziwnie, tak jakbyś naprawdę brał leki nawet w FIFA. Jakbyś naprawdę brał leki w FIFA nawet. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dobra, tak, jasne. Jasne, pogramy. No naprawdę, no naprawdę. Następny odcinek musicie być przygotowani, będzie z Minecrafta. Wspaniale układa się dla nich to spotkanie. Prowadzą, oby tak dalej. Tak, będziemy nagrywać serię. I kolejna runda wydaje się realna. Dzisiaj no na obydwa. Prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. No. No dobra. I mamy rzut wolny dla Polski. No, już blisko pole karne. No, piłkę odebrał i stracił. William Carvalho. Nie. Mączyński. I mnie to nie obchodzi. Quaresma. Robi się niebezpiecznie. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Cristiano Ronaldo. Mam nadzieję, że nie będzie tego na odcinku słychać za bardzo. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Kurde, powiedział tylko. Tak? Już blisko pola karnego. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Dobra kurde. Okazja. A wiem to. Znam to. Bramkarz, znam to. Piłka wciąż na boisku. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Artur Jędrzejczyk. No szkoda, nie udało się. Tym strzałem może zniszczyć no! Straty do rywala. A to ty strzelałeś, słabiaku. Krychowiak. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Krychowiak. Tak, tym razem gra w przewadze przyniosła... Artur Krychowiak! Kiedy ma się więcej zawodników na bum tararara, euro na dwa. Kogo chcesz dziewczyno, ja wiem, mnie. Kogo chcesz dziewczyno, ja wiem, Patryka. Grzegorz Krychowiak. Niemcy, Ukraina, nikt nas nie zatrzyma. Bójcie, bójcie się. Ty nie jesteś Polakiem. Udowadniasz. Uderzenie Cristiano Ronaldo. No i mają rzut rożny. Tyłku. Pepe. Widziałeś? On mi sam to wybił. Ja nie klikałem już, bo on tak cały czas utrzymuje się przy piłce. No, prawie, ale nie opanował piłki. Stanął? Nalazł się tam, gdzie być powinien. Everybody going, stanął.
Blisko już do bramki. Gołem stary. Everybody, gołem stary. Do wku. Nani! Co jest proszę? Mocne uderzenie głową. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Ściągnął to ode mnie, Patryk. Uwierzcie, to nie jest jego żart. On to ode mnie ściągnął, bo raz jak z nim grałem, to tak powiedziałem, bo poczułem, że coś śmierdzi, a za mną był kot. Polacy atakują. Krzysztof Łączyński. Jest zawodnik, strzela. Widzisz, Filip by ci tego nie zrobił, a cię naprawdę kocha. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują. Nie, to może być wyrugająca. No nie! On ciebie naprawdę kocha. Ten Filip ciebie naprawdę kocha. No? No, ostatnia wygrana i będzie koniec. No, to dobra. To by było na tyle jak w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie. Lajkujcie Darka.